Witam Was oczywiście w kolejnym odcinku The Division 2. No i co, lecimy sobie na kolejną misję poboczną. Znalazłem tutaj kolejną poboczną, Mateo. Lecimy. Ja już się tłukłem. No już, już dobiegam. A widzę znaczniki. Wow! Co mnie tak walnęło? To snajpa jest spoko, ale strasznie się długo przeładowuje. No to jest sniper rifle, nie jakby demerka była, to jest tak, wiesz, jak graliśmy PUBG Car czy coś. Ale w końcu ci ładuje naboje, czy między strzałami. No naboje. No pojedynczo. Każdy jest osobno. O, coś jest niby. A, granacik. Ale na heada schodzą wszyscy na razie. Z tego. W ogóle tam, w tych atutach, tam co można sobie dodawać, to dopiero wtedy można modyfikację dawać do broni. Tak to nie ruszysz. Może wkrótce będziemy mogli zbierać ogólnie modyfikacje do broni. Nie no, dopiero jak odblokujesz sobie, to wtedy będziesz mógł zbierać. To będą ci w ogóle wypadać. Ale ja odblokowałem i nie wypada. Aha. To nie wiem. Ja po prostu z tego, z tych atutów jakieś tam podstawowe chyba dołączone. Że pasuje do jakiegoś tam broni na jakąś tam amunicję. O to enemy? Już baniaki strzelam. Tam jest snajper. Uj! Strzeliłem go ze snajperki. Teraz trafiłem. Kurde, przez tą wieżyczkę nie wiem typa trafić. O. Dobra. Snajper zdjęty. Wszyscy leżą. Jakieś skrzynki do zebrania? Nic. Jeszcze paru śrubek mi brakuje. O, tu coś jest. Dwie skrzynki są. Chyba muszę sobie podmienić. Wychodzi na to, że to jest chyba ta sama broń, tylko lepsza. O, nie. To jest inna. Inna. M60? Miałem MK16, to jest MK17. 16, 17 chyba jest na ten. Kurwa. Serium strzela. W sensie nie auto. 16 ma. No tak. Ale tam ta ma prawie dwa razy większy damage. Dobra. Rękawiczki. Dobra, to wszystko już mam. To idę do góry. Ja też czekam. A, tu nie mieliśmy tu wejść. Tylko tam. A Mateusz sobie zabija. Najgorzej.
Oh, fuck! Wszyscy. Czas przeszukać biuro. Nic nie widzę. No, skrzyneczki zawsze mile widziane. No, też mi się wydaje, że pusto. No, nic nie ma. Dobra, to idę. Check it out, agent. There might be a way to access the OD office. Ale żeby tak w ogóle nic lutu lutu? O kurde. Granatice chyba. No. Tam na dole ktoś biega. Leży? Wszyscy. To teraz trzeba sprawdzić. Jakaś biedna ta miejscowa. A czekaj, bo chyba jednej rzeczy nie zbierałeś. Tutaj jak przez okienko to tutaj zbierałeś? Nie. To tutaj. Ja wszedłem piętro wyżej. Chociaż... A nie. A, tu nie wiem, nie założyłem. No wiesz co, nie była podświetlona. No to może dlatego. Co to jest? Zwykła amunicja. Idą ziomki. Już? To wszystko? Takie łatwe? Okej. Okay. Dobra. Tu coś na dole jest. To jest do otwarcia? Jest. Też było niepodświetlone. Aha, to pociski wybuchowe po prostu. No, nad nami są. Co? Kurde. Jeszcze hełm z PUBG ma. Jeszcze złoty. Wrzuca hien, bez kitu. Fioletowy spałom mnie zraszował. On coś tam ma wybuchowego. Mam nadzieję, że się nie poleczy znowu. Tak, tamte kolegi. O, niebieskie coś wypadło. Tak, fajnie padło. Coś łatwy ten wóz był. Co tu jest? O! To w ogóle się wybierał jakiś poziom trudności?
Miłosz? Poziom trudności to jest obszar raczej, nie? Na którym grasz. Raz mieliśmy problemy, tam coś zginęliśmy? No to jest początek gry, no to. No ale wiesz, no z etapem, teraz wiesz, dłuższej gry będziemy mieć lepsze itemy. Lepsze pancerze. No i przeciwnicy też będą rosnąć, nie martw się. O, tu coś jest w końcu. Włókna węglowe, no nie. A ten tutaj czas siedział? No. Nie wiem jakim cudem. Ale siedział. O, jak zaskoczył jeszcze. Opuść misję. Okej. Okay. Ja mam pola gdzieś tutaj. No, to się nie da wejść. Co za typ. Myślałem, że tam będzie, wiesz, jakiś secret paczka. Coś gdzieś strzelali. Się patrzę, gdzie coś jest najbliżej. Możemy ten punkt kontrolny spróbować przejść. To jest oficer, można dać te rzeczy oficerowi. No, ja już mu dawałem przed chwilą. Zanim zaczęliśmy grać. O, tu, ej, Mateo, wróćcie, wróćcie, wróćcie. Czekaj, czekaj, bo za tym oficerem właśnie gadam. Bo tu są trzy te elementy, gdzie stoję. Dobra. Ale wiesz, że to jest losowo. No, ale prawdopodobnie dostaniesz to samo. 509 echwa dostałem teraz. Biegnę, biegnę. Ziomki mam. Kalkulator na baterie słoneczne dostałem. Czy ty masz jakąś tłumikiem dźwięku, czy coś, jakby cicho jak twoja strzela? Nie. Bo jest takie pierdolenie, czy przynajmniej to jest takie pyk pyk. No u mnie też jest gieps. Nie martw się. Dobra, przeładować do pełna. Jeszcze brakuje mi... Tylko parę. Ale wiesz, no, że jemu teraz do zera to spadło. Teraz tak. 17 na 100, no. Ale to nie jest inny punkt kontrolny? To jest ten. Dźwig, przewrócenie dźwigi. Tu dawaliśmy. Oni to cały czas zużywają, bo cały czas potrzebują. Aha. Oni te elementy potrzebują, bo pewnie do budowy. Bo ten żywność, tam wodę, no to wiesz, na bieżąco schodzi to wszystko. No to co to nam daje, że im to dajemy? No to zbieramy, bo zbieramy, ale mamy expo za to. Ja dostałem teraz 500, jak wydałem wszystko, co miałem. To chyba to tylko expo chodzi w takim razie. No tak. Ale wiesz, no... Expo zawsze się przyda. Tu masz żywność 3. No, słyszałem, chodź, że coś odkryłeś. Aha. Czekaj, gdzie ty jesteś? O, obiad. Dobra, wezmę przez ścianę. W ogóle trzeba sobie dodać tam w tych rzemieślniczych, że można mieć ich więcej. No właśnie. A kucha chce wejść. LOL, w ogóle EQ jest pod I, EQ jest pod B. Safe area detected. Aha, to jest ta baza. Dobra, to... I sobie wejdę tutaj na chwilę, żeby sobie przetworzyć rzeczy. Mhm. A właśnie. Bo ja mam nową snajperę. Niebieską. Uuu! Ona jest taka sama, tylko ma... o 600 damage'a więcej. Ja też wejdę do bazy, muszę te 2300. Obrażenia przy trafieniu w głowę plus 36% ma jeszcze. Tamto miała tylko 26%.
Prędkość przeładowania. Przydałaby się większa. Dobra, co to za pancerzyk? O! Większy pancerzyk. I tyle. A, tylko sprzedać można. No to cyk, jedziemy. Dobra, wszystko sprzedałem. To idę. Masz nieodebrane przedmioty sobie z księdze pocztowej. O. To idę sprawdzić. Kurwa, plecaku muszę tak chyba sprzedawać. Mam 10. Albo przetworzyć. Nie. Super. Misia tutaj mam. O, dobra. Miś to mi otrzymałem. Idę już woli na tam, gdzie ostatnio nas rozwalili. Trzeba przejąć ten punkt. Ja muszę się trochę rzeczy pozbyć, bo cholerę. No, ja wszystko przetworzyłem, jak leci. Bronię też przetworzyłeś? No. Zostawiam sobie tylko te, którymi gram. Nie, to muszę coś z nim zrobić, bo ja mam kurwa tych broni, nie wiem ile. Po co 15. Ci to, jak i tak zaraz? Znaczy nie, bo ja nie przetwarzałem tego, po prostu ja to podnosiłem. A jest, to jest strasznie dużo rzeczy jest. Używam tylko, a snajperkę, czy dostanę jakąś lepszą? Mam model 700 ogólnie. SVD nie chcę. To jest sprzedaży. Pompę sobie zostawię, znaczy wiesz, no jakieś tam bronie zostawię. Zastanawiam się, czy grać z tym MK17, bo on ma 700 obrażeń prawie. Pewnie strzela serią albo pojedynczymi. Ale no kurwa, no jednak te 400 obrażeń więcej. No, tak jak strzelasz full auto na ten dystans, co my strzelamy zwykle, to się nie opłaca. Nie opłaca? No dużo leci pocisku, wiesz. Ale chodzi ci o... Ale chodzi ci o tą seriami, czy nie opłaca się, czy auto? No, full auto. Mało kiedy podchodzą tak, że wszystko z full auto trafisz, a podwójny damage to jednak jest różnica. Czy tak, to tam, co sobie zostawię, sprzedam, którymi nie będę grał, czyli te wszystkie... Się na pewno nie. Lepiej gra tą, która pojedynczy strzela. Z tym damage'em, co robi. Jak mogę to było rozmontować? A muszę do skrzynki podejść. Tutaj. Do skrytki. Plecak. Żeby... Czekam na ciebie, Mateo. Sobie po drodze zebrałem już pierdyliard rzeczy. Wszystkie śrubki tam zużyli. Wszystkie. Plus jeden aparat. Co? O, tutaj coś jest do zebrania jeszcze. O! Spoko. Gdzie jest ten? A, tu jest ziomek. Potrzebuję, Mateo, twojego wsparcia. Czekaj. No i miejsce wokół. Running. 280 expa.
Jestem na miejscu. Już się teleportuję. Mapa. O, tutaj by można wejść. O. Oj. Chyba jednak niezbyt. Muszę tylko wejście znaleźć. O, tutaj. Dobra, widzę ziomki już. Strzelam. Tego na działku trzeba zdjąć. Kurczka. Nie umiem go trafić w tą głowę. Bo ma osłonę. Już, leży. Dostał baniak. Uważaj, drony jadą. Dobra, idę zająć działko. Jest i złoty. Ale mi dupił. Te Q jest świetne. Znowu się uratowałem nim. Dobra, zabiję złotego. Wejrzyj ich, Mateo. Nie wychrają. Bo do nich strzelasz bez przerwy. Matko. Opuść broń stacjonarną. Co? To tyle? O. A, właśnie. Dawaj, dawaj. Siadaj na działko. To jest szybszy las. Idą tam, widzisz? Mhm. Dawaj, Mateo! Póki nie weszli. Fajne, nie? No. Sztos. O, patrz, jeszcze leci gruby. To na blisko masz jednego. Przegrzanie. Dobra, leży. Grubego zabij tego. No. O to chodziło? Tak. Działko jest świetne. Zbyt OP. Ale jak do nas tak strzelają, to nie robią nam tyle damage'a. No nie, bo nie potrafią. Co nie potrafią? Coś używałeś? Skrzynki sobie otworzyć. Znaczy skrzynkę, no amunicję wziął. No wiesz, ja tam amunicji dużo nie zużyłem. Nie no, ja trochę postrzelałem. Jeszcze tu możemy pójść obok, jest jakieś... kontrola nad obszarem. Jakieś starcie. Nie wiem, co to dokładnie jest. Audycja propagandowa, 30 metrów. Też to wiesz? Tak, tak, tak. Ale tu jest. Z głośników puszczę.
Faktycznie, bo to jest co innego. No, to pierw to zrobimy. To może jakąś interakcję? Tak, przywróć nadawanie. Gdzieś tam jest przyjmowanie przekazu. Jeszcze ktoś tu jest. O, leci. Progress halted. Wstrzymano. Progress resumed. Aha, tam jest taki pasek. Nie widziałem wcześniej. Z tej strony? No, idę, idę. Access key detected. O, coś złotego? Access key. To jest klucz jakiś. No tak, powiedział. Access key. Już klucz. No to wkładam. Progress resumed. Jeszcze idą. A tutaj. Ups. No co? Czemu tamto nie dostał strzeje? Ej, no... Dostał połowę i w ogóle... No, ja też tak miałem. Musiało trochę zacząć tym celownikiem i w barierkę wpadło. Nie, 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 mi się wydaje, że to jakieś tam mają jakieś... Kurwa, nie wiem, pancerz, coś ala to. Pancerz to ja dostałem. Harnesk. Preta Crash. Tam jeszcze jest... drugie. To jest skrzyżowane bronie. Serio, nie mogę z tego zejść? Ojo. Ups. Tylko zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, lepsze, gorsze. Gorsze. A w zasobniku co? O! USC 45. Co to za broń? Jakiś pistolet maszynowy. To nie. Dobra, idziemy. Nie sycz, Mateo, nie sycz. Tu masz. Mikrofonem. Minąłeś coś. Jeszcze jedno. Ceramiczne, nawet nie wiem po co one są. Cię pałują. Uju! Teraz mnie pałują. Coś tam się dobrze bawi łódkami. Tyle.
Tu jeszcze coś jest. A my tu kiedyś byliśmy? Byliśmy. Byliśmy w podziemiu tutaj. No ale faktycznie, chyba jest ta skrzynka otwarta. Coś takiego? Nie, na górę tam wchodziliśmy po drabince. No, może. Możliwe. No ale byliśmy na pewno. Tylko, że tu była jakaś misja, czy co? Dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się do następnego.